Witajcie, siemandero, ja jestem Rafik. Właśnie jak widzicie wstałem, jestem gotowy do podbijania kratu. A dokładniej zajmę się dzisiaj jedną ze strażnic, tak? Oczywiście trzeciego poziomu trudności. Będzie to jakaś tutaj z tutejszych. Oczywiście zacząłem w swoim domku ładnie, jak normalny obywatel kratu. Tak więc obrałem sobie tutaj tą strażnicę i pokażę wam jak swoim sposobem przejmuję, załatwiam takie sprawy, kiedy niestety muszę tam nieproszonych gości wywalić, no, a wiecie o co chodzi, no po prostu ktoś sobie coś przywłaszczył, a to nie jest ich i ja jestem po to, aby to odebrać nam, dokładnie złotemu szlaku. Ktoś tam na pewno dziubnął fabułę, to wie o co chodzi, tak więc pokażę wam, że mam mój dom z zewnątrz, tutaj wiecie, mam takie ogródek, tutaj są rododendrony, dalie, takie tam różne, tutaj moja chata z zewnątrz nawet w miarę, no ale dosyć pierdoczenia, robota czeka. Tak więc, no mamy takie udogodnienia, możemy się tepnąć tutaj do mojej bazy najbliższej i stąd wtedy wystartuję już prosto na strażnicę, przejmiemy ją, pokażę wam jak swoim sposobem to robić. Jeżeli ktoś miał może problem przy przejmowaniu strażnic, albo na przykład po prostu chce być cool w tym, powiedzmy robić to bardzo i profesjonalnie, nie jakoś tam, tak wiecie, że o, pójdę, przejmę tą strażnicę, a niech już przejmę ją tam na poziomie łatwym, niech mnie zobaczą, wystrzelę wszystkich i będzie okej. Okay. No i oczywiście gram na poziomie łatwym. To nie. To możecie od razu wyłączyć, to stać łapkę i wyłączyć. Nie, dziękuję, z tobą dzisiaj nie gadam, nie mam czasu. Najważniejsze, zanim wyruszycie, można też potraktować to właśnie jak taki tutorial. Po pierwsze musicie mieć amunicję, po drugie musicie mieć łuk. Mam tylko 10 strzał. To jest niedopuszczalne, to jest zbyt mało. Musimy niestety wejść szybko, jeszcze zapatrzyć się w strzały. Po prostu uzupełnię amunicję, nie? Trochę mnie to będzie kosztowało, ale spoko. Na tym poziomie gry jestem. O, też mi bardzo miło. Się łaska wokół zakręciła. Dobra, teraz tak. Auto. Gdzie moja fura tutaj? O, fucken. Musimy zadać tą mapkę. Tu jest auto. Najbardziej interesowałby mnie kładzik, ale będę zadowolony z tego. Czyli musimy iść tam na północ, tam będzie na mnie czekać jakieś autko. Moment. Yeah! To jest poważny GPS-ie! Ale dobrze, że to jest kolejny samochód. Tak więc siadam do samochodu i za chwilę widzimy się tuż przed. O, ale autko mi sprawiliście, no o to chodziło. Właśnie tym miałem zamiar się przejechać. Zatem widzimy się tuż przed strażnicą. Jeszcze sobie tylko oznaczę. Oczywiście trzeci poziom trudności z trzema alarmami. Jedziemy tam. Nie wiem o co chodzi, ale chyba teraz bossa mi doczytuje. O, doczytało bossa. Już tam wczytało bossa, także już mogę jechać dalej. Okej, okay, jedziemy dalej. Ja wiem o co chodzi. Ja nie mam miejsca na dysku. Czekajcie, musimy się wstrzymać. Dobrze, miałem chwilowe problemy techniczne. Widzicie, tutaj sobie także poradziłem. Jedziemy dalej. Jestem hardcorem. Na przyszłość polecam wam chodzić na siłownię. Jakby co, to ja jeszcze nie mam żadnego prawka, więc możecie mi wybaczyć, ale pracuję nad tym. Rodzice nie byliby ze mną mnie. Dobra. Tak więc, jeżeli jesteście w jakiejś odległości od 150 do 100 metrów, polecam wam opuścić wszelkiego rodzaju pojazdy, nawet taki zarąbisty jak ten.
Nawet co jego pasowam, ja wrócę po niego. Naprawdę, spoko sprzęt. No i tak. Pierwsze co, to musimy się tam zakraść. Znaczy, są dwie opcje. Albo się macie... jak to powiedzieć, nie nerwujecie się szybko. Czyli powiedzmy, jak wam raz nie wyjdzie, to powtórzycie to jeszcze raz, wam kolejny raz nie wyjdzie, jeszcze raz i się nie denerwujecie, to polecam opcję A, czyli tą, co teraz robię. Znaczy, ja nie należę do tych osób, ale postaram się wam ją zaprezentować. To jest opcja na cichacza, wchodzimy tam, wykaszamy wszystkich po cichu, a jeżeli już co po prostu nas wyczują, to musimy zrobić tak, aby nas nie zauważyli. Druga jest opcja taka, że bierzemy snajperkę i wysiekujemy cały obóz z dystansu. To ma swoje plusy też, ale minusy. A ja chcę wam pokazać po prostu ten fajniejszy sposób, czyli zrobienie to po cichu, wejście za linię frontu, ogarnięcie całej tej sytuacji. Także jak widzicie, tutaj mamy już jakiegoś strażnika, tam mamy ciężko zbrojnego. Na razie tyle. No, wygląda jakby było dość spokojnie, ale wiecie, to są trzy alarmy, to nie jest tak łatwo. Nie ma opcji. Wygląda na to, że tutaj zajdziemy bez problemu. Podejdźmy do tych krzaków. W ogóle to jest, zobaczcie, strasznie, strasznie ponuro to jest na tym rejonie opanowanym przez Pagana Mina. No ale co zrobię, no. Randapem wszystko obleciał i teraz tak tu wszystko powiędło. Nic nie zrobisz. Dobra, to jest w sumie jakieś wrogi. Ważne jest oznaczyć sobie wszystkich, abyście potem właśnie ich widzieli przez ściany. To jest fair, no. Macie prawo ich widzieć przez ściany, przecież ich jest więcej. Dobra. Oj. Się zesrałem. Czemu tu coś idzie? Aha, tam jest u góry typek oznaczony. Mamy kolejnego, czyli mamy już jakiś raz, dwa, trzy, cztery, no pięciu. Pomnożmy też razy dwa około. Około 15 będzie. Zakładając, że to jest taki dwuczęściowy jakby ten, ta strażnica. Dobra, na razie nikogo nie wysiekłem. Ale z tym nie ma się co... nie ma się co z tym palić, żeby zaraz w pasiek Rambo i wszystkich wysiec. No nie polecam, bo to ma być po cichu, ma być profesjonalnie. Weźmy sobie tutaj kaskę. Ewentualnie radzę też trzymać od razu na tym. Na co? Chciałem powiedzieć? Na nożu. O, co mamy kolejnego. Oznaczony. Tu mamy kolejny, wraca. Nie poszedł tędy. Na razie ogarniamy, gdzie są alarmy. Tu mamy pierwszy alarm. Gdzieś jest centralnie tutaj. Się boję wychylić. O nie, tamten koleś wstał. Na pewno utrudni mi to zadanie. A przynajmniej mamy zlokalizowany pierwszy alarm. Przynajmniej spróbuję wam to pokazać, tak zrobić, abym chociaż te wytłuk ich bez alarmu. Spróbujmy zrobić tak. Ten teraz tutaj przyjdzie. Nie, jest za tępy. A! Prawie mnie zobaczył, uff. I gdzieś go tam do krzaków zapędzę. Zaciągnę, znaczy. Uwaga, uwaga. Idź, debilu, kawałek jeszcze. Nie widzisz, że kamień rzuciłem. Eliminacja. Idziemy z nim. Szuru, szuru, do krzaków. Czyli, wiadomo, no już wtedy nam poziom trosi się zaniża. Mam nadzieję, że tutaj nikt nas nie zobaczy. Jeszcze, o, tu są jakieś krzaki. To ma być profesjonalnie, więc pamiętajcie, chowamy w krzaki. Wiadomo, zajmie nam to trochę więcej czasu, ale ewentualnie będą dwa party. Tak więc, sru i jedynego miej. Jeszcze taka jedna sprawa. Proszę, nie piszcie nic o mapy. O mapy będę mówił nie przy tej okazji. Tu jest, jak widzicie, jest ważniejsza sytuacja. Jesteśmy w gracie. I ważne, żeby też nie skupiać na jakichś tam mapach do rolniczej gry. Mówicie tutaj ciężko o uprawę roli na tak trudnych terenach. Zdaje się po kracku coś mówi obywatel. Właśnie próbuję zokazać, widzimy, tam jest wieża. Czyli centralnie tu na dole powinien być wyłącznik. Spróbujmy się tutaj lekko wychylić. O kurde, wygląda to, że on jest u góry.
spróbuję to jakoś drabinę czy coś. O, mamy C4. A, tu są schody do góry. Zabicie go niezbyt bardzo mi się to opłacało. Już zaraz innych 10 mnie zobaczy. A tu jest wyłącznik. Chyba zrobię tak, że... Chociaż w sumie to zaryzykuję. Dobra, leży. Nikt nie widział. Dobra, tup, 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 tup. Dobra. Jednego mamy już z głowy. W sensie alarma. Dobrze nam idzie. Tam widziałem gdzieś drugi. Tam jest druga wieża i tu jest trzecia. Nie, sorry. Tam jest druga, tu jest trzecia. Czyli wpierw pójdziemy tu, a potem tam. O nie, tutaj idzie jakiś typo. Jego kumpel, tak? Nie, tylko jeden. Dobra, on się grzeje. Wejdźmy tędy. Szybko na dół. Dobra, jest ok. Teraz musimy zajść tam. Spróbujmy obejść to w ten sposób. Tutaj, do pierwszej ściany. Oznaczmy sobie zaraz tego wroga. Ważne jest właśnie, polecam wam oznaczać tych typów. No bo wiadomo, wtedy widzicie ich przez ściany, już wtedy powiedzmy wam nie zagrożą. Jak nagle mam widząc za narożnika i to nagle zobaczę was, Boże, tu jest wróg. A potem już wiecie co jest. Alarmy nie, i takie tam. Nie polecam, nie polecam. Dobrze, spróbujmy się tam jakoś dostać. Sorry, że taki zachrypnięty, ale ja to wiecznie zakatarzony jestem jakoś. Dobra. Cicho. Wychodzi ciężko zbrojny. Chowamy się. Kurde. Nie, no jeszcze tu idzie. Co za niefart. Dobra, spadamy. No i kamienie to jest najpotężniejsza broń w tej grze. Dobra, wbijamy się tutaj. Już jakichś schodów specjalnie nie mamy. Ten debil poszedł tam. Poszedł, nic nie znalazł. Nie. Uff. Było blisko. No dobra, na ten odcinek już starczy tego przelewu krwi. A czy przejmę strażnicę, no to się tego już dowiecie w kolejnym odcinku. Taki mały spoiler. Udało mi się.